Cześć, z tej strony Bartosz z kanału Serwis Elektroniki. Dzisiaj, jak widzicie, kontynuacja tematu bileterek MR205 ze współpracy z terminalem. Tym razem mamy okazję wymienić terminal i sprawdzić, czy terminal działa. Tak więc, żeby wymienić terminal, należy wejść w menu, funkcje dodatkowe. Z listy menu wybieramy sprawdzenie urządzeń. Z listy, którą się tutaj pojawi, wybieramy terminal płatniczy. W tej chwili mamy terminal Six Verifona P400+. Niestety terminal w tej chwili nam już nie działa, bo jest zablokowany. Aby dokonać zmiany, wybieramy Zmień terminal. Z listy wybieramy naszego nowego operatora, czyli Planet Pay Verifone P400. Akceptujemy. I pyta nas, czy chcemy dokonać zmiany na nowego operatora. Potwierdzamy tak. I w tej chwili w starym terminalu już mamy wszystko przygotowane do odpięcia. Wypinamy wtyk, terminal do odstawienia. Bierzemy terminal nowego operatora. Podpinamy przewód komunikacyjny. Terminal nam startuje. Już widzimy, że terminal nam wystartował. Wita nas komunikatem. Witamy. Teraz za chwilę na bileterce pojawiła się transmisja. Tak. Wiemy, że terminal jest w pełni gotowy do współpracy. Wychodzimy i próbujemy dokonać transakcji sprzedaży biletu. Wybieramy sobie jakiś kurs. W naszym przypadku dwa przystanki. Weźmiemy sobie jakiś bilet ulgowy, 28 groszy. Wybieramy płatność kartą płatniczą. Płatność się zmieniła na kartę płatniczą. Potwierdzamy. Do zapłacenia 28 groszy. Akceptujemy. Drugi raz akceptujemy. Oczekiwanie na kartę płatniczą. Na terminalu komunikat, żeby przyłożyć kartę. Mam tu kartę płatniczą. Przykładam do terminala. Płatność w trakcie realizacji. Bileterka informuje nas, że łączenie jest z hostem. I wydruk został wydrukowany. Na terminalu mamy jeszcze komunikat, proszę czekać. Kolejny komunikat, czy wydrukować kopię dla klienta. Możemy potwierdzić, że tak. Transakcje mamy zaakceptowane. Oraz bileterka wydrukowała nam bilet. Oczywiście jest to niefiskalny, więc tutaj nie mamy żadnej fiskalizacji, jest to bileterka testowa, ale oczywiście płatność prawidłowa przeszła do banku. Tak więc, moi drodzy, tak wygląda sposób konfiguracji bileterek MR z obsługą terminali płatniczych. Tak więc, do zobaczenia przy następnym filmie. Oczywiście, jak macie ochotę postawić mi kawę, możecie, link jest w opisach. Pozdrawiam!